spokój dawaj się. Te łapy, dawaj te łapy, ja mam rodzinę, ja mam dzieci. Mam rodzinę i dzieci. Kurwa, to lepiej współgraj, to lepiej współgraj. Nie, nie robi nic złego, proszę cię. Kurwa, dawaj to ręce, kurwa ty. Spokojnie, spokojnie. Jak się nazywasz? Imię, nazwisko? Jason. Jason, masz dzisiaj kurwa ogromne szczęście, bo będziesz statystą kurwa w kozackim filmie. Kamera. Akcja. Noworoczny napad, część druga, wielki rewanż. Czy dzisiaj pokonamy policję? Za chwilę wyjeżdża ankieta. Możecie jeszcze na pewno spokojnie sobie przygotować jakąś kanapkę z szynką, bo jestem pewny, że to jeszcze potrwa. Wiecie, jak to jest. Na tym to polega. 3 godziny robienia i 20 sekund tego na wdechu jechaniu. Takiego, wiecie, ścisku w żołądku. Ale warto, warto. To jest ta pierdolona adrenalina. Jak to panu, wszystko okej? Okay? Spokojnie, jeszcze to chwilę potrwa. Jeszcze to chwilę potrwa, dacie radę. Damy radę, bądźcie damy radę. Bądźcie cierpliwi w tym wszystkim i nie wkurwiajcie nas. Okay, nikogo nie ma. Trzeba się rozglądać, bo psiarnia może, wiesz, może czuwać. Dzięki, witam patronika. Halo? No, halo. A nie lepiej, żeby były dwa motory? Nie, potrzebujemy trzech. Czemu? Czemu? Jeden siedzi na motorach, jeden siedzi na motorze i pilnuje tych dwóch. Stoi, aha, na sekuruj to miejsce. My na dwóch motorach uciekamy, a te trzy na motocyklu rozjeżdżamy. Ma być trzy motory, żeby trzy ucieczki były. Oni jak awaryjnie się jakim puszczą, to z jakimś motocyklem. No potrzebujemy, aha, trzy motocykli, no. Dobry. Same kłady, dobra, ja też idę poszukać. Big G, piluj, jadę poszukać motocykla jeszcze. Halo? Ty, ja spierdolę kładem. Jesteś pewny? Albo nie, w sumie nie. W sumie nie, nie. Jak chcesz, bo te motocykle też są wolne bardzo. Wiesz, one jaleś... są po to, żeby tylko lekko odjechać, bo oni będą zablokowani, ja... Czekaj, czekaj, małpa, ja już mam przy telefon. Ja też, ale... też staram się szukać, kurwa, no. Jeżdżę tu, ale... A to... Jak... No postarajcie się, albo może, no nie wiem, no musisz mieć motor, żeby uciec, stary, jak będziesz ich pilnował. No znaleźliście jeden, to no, musicie znaleźć jeszcze drugi, no. Już nie, żadnego nie znaleźliśmy. No przecież ja jeżdżę na jednym, a wy na... w czym jeździcie? Też no, motor. Kurwa, wyjęliśmy z garażu. No to dwa motory, tak? No. Razem, no to potrzebam trzeciego, kurwa. No? No to szukajcie. Szukajmy. Czy to fura Duncana, kurwa, psiarnia. A to ten napad tak wyjdzie za chwilę, że dostaniemy chyba tutaj wcirki. Policja jest w okolicy. Halo, tu jest policja. Mamy. Macie, świetnie, kierujcie na miejscówkę. Zaraz. W okolicy są dwa radiowozy. Jakiś patrol jest, kogo zatrzymali. Ty. Bądźcie czujni. Jadę właśnie, trochę się zagubiłem, ale jadę, szukam was. Macie motory? No, mają już, bo Duncan już jedzie. Dobra, to bierzemy jakiś pierd... Tak, bierzemy i uciekamy. Truskawa już jedzie. Dobra, o czwartej jest przeładunek. Przeładunek w głównej serwerowni banku. Systemy będą włączone, będziemy... O kurwa, ja się paranuję. Łódkaś tam by stać pod tymi drzwiami. Myślałem, że psy stary, że tak te koguty zamigotały. Koguty, no były koguty, mieliście takie wrażenie? Ale to po prostu światełka tak się przebiły. Mogłoby to tak wyglądać trochę, no. Dziwacznie. Jak chłopów stoi rozebranych w jakiejś kurwa szopie. Cicho, kurwa! Spokojnie, szef. Świetnie, perfekcja, perfekcja! To mi się najszybszy podoba! Najszybszy motor na mieście. 130 na... To mi się kurwa podoba, wariacie! A gdzie jest zakonnica? Zakonnica załatwia sprawy. Zakonnica, Big G, Biggie Boy. Obudka, wstawaj! Tak pilnujesz zakładników, że kurwa śpisz w kącie? Jedziemy! Ma ktoś 200 pożyczyć na wachę? Bo się spukałem na wytrychy, na benzyny, kurwa, i truskawa już jedzie. 200 baksów. O kurwa, dzięki. Dobra, mamy trzy motocykle, gdzie jest... gdzie jest trzeci? Gdzie jest Duncan? Truskawa jedzie. A czy gdzie jest truskawa? Ta z chłopapy, właśnie. Dobra, ktoś pojedzie z zakładnikami w tej furce. Potrzebujemy jeszcze jedną furkę. W mieście znajdziemy ucieczki. Do ucieczki. No. Albo jakiegoś dobrego Lucky Plaka. Pozdro, Logano. Wy na koniec live coś no dobra, na garnucha. 100 dawaj złotych. Tutaj. Wow, dzięki! Jest pokazywany SMS-ik. Czyli co, jedziemy z tymi motorami tam w miasto teraz, czy jak? Tak, pojedziemy. Motory jedziemy zawieźć na miejscówkę, którą pokaże nam Big G. Zawozimy motory, jedziemy prosto z zakładnikami na bank. Musimy znaleźć tę furę do ucieczki. A z banku uciekamy furą czy motorem? Trzyosobową. Jedziemy na przesiadkę. A, dobra, okay. Tam będzie czekał truskawa na motocyklach. Będzie ich pilnował. Aha, dobra. Sytuacja jest prosta. Nice, nice, nice. Świetny motor, kurwa. Motocykle. A gdzie jest mój? Idzie. W takim razie, Duncan, ty uciekasz na krosie. Tak, to. My wsiądziemy na ten motocykle z kasą. A, spoko. To by nic nie udowodnił, bratku. Bo tylko tam stałeś. Zajebiście. Dobra. Zakonnica, pakuj się do fury z zakładnikami, panowie, bierzesz tych trzech. Panowie, dajcie mi minutę, jeszcze na stację tylko podjadę. Panowie, pakujemy się, jedziemy na wycieczkę. Ja, no. Ruchy, ruchy! Dobra, oczywiście, oczywiście! Do srebrnego samochodu, nikt się kurwa nie odzywa. Spokojnie. Bez numerów. Jak powiedziałem, będziecie grzeczni, nic się nikomu nie stanie. Wsiadać, wsiadać. Nie tu. Ciężko tak. To otwieram drzwi. Drzwi. I pakować się. Tutaj też można?
Kurwa, z zębami. Zakonnica, pakuj się. I teraz. Zakonnica. Jo. Poprowadzisz nas za tą miejscówkę. Na te trzy, na te dwa słupki żółte, kumasz? Będziemy jechać z tą motocyklami. Stójżesz. Zamknij bagażnik, chłopie, ogarnij się. Pokażesz miejscówkę, postawimy tam motocykle. Następnie weźmiemy jeszcze jedną furę do ucieczki, ogarnie ją manki. Zostawiasz zakładników w banku i zaczynamy akcję. Motocykle będą ustawione, będzie czekał truskawa z motocyklami, rozumiesz? Rozumiem. Poczekaj, aż przyjadą chłopaki z zatankowanymi furami, jedziemy. Poprowadzisz nas. Tylko bez numerów, powiedziałem. No motor jest zajebisty. Tak jest, uda się, w końcu wygramy z policją. Właśnie tak. We fletce południowej ma być przerzut, mówię ci, ma być przerzut kasy, a serwerownia ma paść na 15 minut. Mają ładowanie systemu, zmiana chyba jakiegoś interfejsu. Z 15 minut będzie safe, kurwa, otwarty. Będzie można go pierdolnąć. Południowa fleka przy Maybole Street. Tylko jak mówię, trzy motocykle, ale mało czasu. Panowie, może się sytuacja przedłużyć. Serwerownia może później też zadziałać. No co na info twojego informatyka. Chyba się panowie nigdzie nie spieszycie, co? Nie, na pewno, nie panowie? Wszyscy są tak, oczywiście, oczywiście! Tak, super. Dobra panowie, możemy ustawić motocykle na miejsca. Prowadzi zakonnica. Tylko powoli panowie, szyku, żeby się nie rozpierdolić. Na miejscówkę się ustawiamy, dokładnie. Na spokojnie idziemy na miejscówkę ustawienia motocykli. Jak będzie jakiś jechał, to go zgarnę, dobra? Tak. Halo? Gdzie wy jesteście? O, zgubiliśmy cię. Dzwoń do księdza, poprowadzi cię. Zostawiam je włączone, czy jak? Włączone, weź kluczyki. Dużo masz tam wachy? Tak, ja tankowałem. Będziemy też zatankować przecież. No jest, ja mam. Okej. Okay. Wiadomo jak truskawa, w ogóle się chyba zgubił. Pojechał po niego księdzu. Mamy sporo czasu, dostałem informację z serwerowni, że jest błąd. Spokojnie, bez pośpiechu. Najważniejsze, żeby po prostu przygotować bez nerwów. Nigdzie mi się nie spieszy, a na pewno nie dopierdla, Pingwin. Serek Official, ja tu specjalnie dłużej zostanę, żeby zobaczyć dzisiejszy tryb. Halo! 5 zł. Dzięki za piątaka. Parkuj motor obok naszych i siedzisz na nim i pilnujesz tych wariacie. Siedzisz na tych i pilnujesz ich wariacie. Może ktoś do ciebie wsiąść, a na przykład, wiesz, my będziemy jechać też, wiesz, jakoś się podzielimy. Więc bądź czujny. A mogę poprosić pana, dobra. Ale lepiej do ciebie nikt nie będzie wsiadał, bo masz za wolny motor. Albo może ja wsiądę na jeden i wy po prostu. No nie, no ty siedzisz na tym, bo my potrzebujemy szybkich, wariacie. No tak, no. No to pilnujesz na tym motorku i czekasz tu, wariaciku. A my postaramy się obrabować bank. Gabi, wariacie. Gabi, byczku. Dobrze. Jasne. Jak jedziemy? Dobra, Pingwin. Masz jakieś wytrychy? Nie mam. Potrzebujemy skować furę, którą będziemy spierdalać. Czteroosobową, średniej jakości, nie musi być wybitnie szybka. No to ja będę prowadził, nie? To możemy uciekać. A jesteś pewny? Taksówką. No nie wiem, no ja na pewno... Coś ty zrobił! Miesz pilnować motorów! Co ty zrobiłeś? Ty menelu jebany. Ale co zrobiłeś, jebany idioto? Nic. Czemu on leżał na ziemi? Nie wiem. Ja pierdolę. Cię wierdzisz, kurwa. Bo kurwa jeździsz jak debil. Co on odpierdala? Zaczyna się, no i to jest to. Aj, wierzę w to. Się nie poszrajcie. Spokojnie, odsuń się od tamtego i tak ustawię. I nie ruszaj niczego, truskawa! Czujecie. I tak musimy dojść do banku, nie zmieścimy się od tej fury. Skołuj coś, czy podejdziemy do banku. Na spokojnie, mamy w kurwę czasu. Mówicie, że serwerownia jest zapchana. Znajdź coś, małpa. Czekamy. Ale to napad robią, nie? Gdzie napad robią? Na gównie. Poważnie? No. Skąd wiesz? Bo chciałem się... To czemu wcześniej nie mówiłeś, że robią napad? Bo myślałem, że widzieliście. No nie, no przecież organizujemy teraz napad. Dopiero teraz jak jechałem. No to mogę, okej. No to spokojnie, no poczekamy. Dlatego mówię, że serwer... dlatego jest informacja o serwerowni zapchanej, bo ktoś atakuje serwerownię. I jest napad, wszystkie zamknięte systemy są. O, no to musimy cierpliwie czekać. Idę ogarnąć auto. Ogarnij auto, spokojnie, przygotujemy się. Panowie prezesi... Pilnuj motory, musisz być blisko nich, wariacie. Tak, dobrze, wariacie. Żeby, no wiesz, masz kluczyki od tego? Małpiesza nowego? Świetnie, otwórz sobie, przygotuj się. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Panie prezesie! Tak, szukam? No, możemy coś zjeść. No, bo tak powolutku się robi. Spokój. Wszystko mieliśmy, kurwa. Poczęstujesz chłopaków. Zjedźcie sobie bez żadnych numerów. Dobra, znajdźcie moje dobre serce. Jedna kanapka dla farciarza. Trzymaj, łap to. No, jeden kolega został głodny. I co my z tym głodomorkiem poczniemy? Masz jakieś żarcie? Jestem naprzeciwko. Co? Masz jakieś żarcie? Gdzie jesteś? Naprzeciwko. Jak się do przodu iść tu? Nie mogę, mam zakładników. A dobra, gdzie? Dobra.
No nie, dobra, mam batona, no. To go poczęstujcie tam, ja go rozkuję. Halo. Co 5 minut do mnie dzwonisz i mówisz, jest jakaś sytuacja wokół, czy nie ma żadnych podejrzanych ruchów tam, okej? Okay? Mogą nas. Na pewno? Tak jest. Co 5 minut, tak? Pojedzony? Pewno, że tak. Mówisz, że to będzie ostatni posiłek, tym se kurwa steka zamówił. To nie będzie ostatni posiłek, mówisz, że na razie to będzie ostatni posiłek, co zjecie. Po prostu wyobraźnia. Cześć, przysiądę się, kurwa, kopnę. Pakuj się tu. Mówisz z tamtej strony, Rudy. Będę ci bebechem napierdalał. Chodzisz! Policja, ja bym się przyjechał do domu odłożyć pistolet. Poczekaj, dałbyś może małpie pistolet? On potrzebuje go? Jak straci, to go jaja mu odwę. Ja ci oddam w takim razie, nie problem. Dobra, to... Idź tam do Truskawy, weź od niego broń. A małpy? Tak. Dobra, jesteśmy gotowi. Nie potrzebujemy aż tylu, powiedziałem ci, księż. Kolibka. Po co nam trzech, po co nam takie problemy? Czterech. Ja pierdolę, dobra, pakuj go do bagażnika. Wyłaź. Skąd ty masz tych ludzi? Kurwa, kim jesteś? Jak się nazywasz? Co? Łapy na maskę. Szybko, łapy na maskę. Łapy dajesz, łapy. Dawaj te łapska, kurwa. O te meble chodziło, co było, kurwa, Jason. Zamknij mordę! Co tu masz? Masz jakąś kasę? Czyściutki, kurwa. Jak mówiłem, leger robota, spokojnie. A i szafki żadnej nie mam. Co to za kartki są? Inkasuję to. Telefon też biorę, nie będziemy kontaktu. Lepiej tu współgraj i nie pyskuj, rozumiesz? Podziwiam ludzi, którzy dostali się na Atlantis. Ja 3 razy próbowałem i nic. Trzymaj tu 5 zipko, papciu. 5 zł. Dziękuję za 5 zł, wariacie. Telefonik pozwonisz sobie później. Współgraj i siadaj do samochodu. Do bagażnika pakuj się. Na tyły. Wsadź go do bagażnika. Jak masz tu te włosy? Zakonnica, prowadzisz zwóz z zakładnikami pod bank. No prowadzisz, samochód z zakładnikami, no który? Tam gdzie są zakładnicy. Jak uciekniecie w 4 na 3 motorach. 5 zł. Pięk wyniósł prowadzi. Co ty taki jesteś przywieszony? Wsadzi mnie też kurwa do tego bagażolacie jak. Gadaj tam do nich do fury. Tak, jedź za nami. Ja jeszcze siadaj do nas. Tylko na spokojnie. No wsiadaj, kurewko. Wsiadaj, dobra. Prowadź pod bank. Który? Flekka Junior GB Spunks, wiesz, który? Jak to zawsze? Tak, żebyś pamiętał teraz tam, gdzie mamy jechać. Pamiętasz, gdzie mamy jechać? Pamiętam. Jesteś pewny? Będziesz jechał powoli, tak? Dojedziemy na miejsce? Bierzesz na siebie prowadzenie? Halo? No poczekaj, patrzcie, czy jadą za nami, bo nie jadą. Ja pierdolę, okej. Okay. Dzwoń do tego pajaca. Jestem cynk, że serwerownia do pół godziny powinna być zablokowana. Mamy czas, żeby się rozstawić. Ustaw samochód dobrze pod wyjazd. Wjeżdżać od razu do środka? Nie odzywaj się, kurwa! Pakuję się do środka, już! Już! Wjeżdżamy. Rzucamy granaty dymne. Flash! Ziemia, kurwa, to jest napad! Niszczy kamery! Rozjebane są! Wchodzimy, wypierdalaj stąd! Ogrywam! Łapa! Nie ruszaj się, obracaj się, bo cię spierdolę! Spokojnie! Obracasz się, kurwa! Spokojnie! Obracasz się pod safe! Spokojnie! Dawaj te łapy! Mam rodzinę i dzieci! Kurwa, to lepiej współgraj! Nie rób nic złego, proszę cię! Kurwa, dawaj to więc! Kurwa, ty! Spokojnie. Jak się nazywasz? Imię, nazwisko? Jason. Jason, masz dzisiaj, kurwa, ogromne szczęście, bo będziesz statystą, kurwa, w kozackim filmie. Kamera. Akcja, kurwa. Nigdy nie byłem do przodu. Co mam robić? Wychodź stąd. Panie reżyserze. Akcja, kurwa. O kurwa. O kurwa, maś. Poczekaj. Przepraszam. Pod szybę. Za mną. Ruchy, bo się odpierdolę! Spokojnie, proszę, nie spokojnie, garnuchu! Kto to jest? Spokojnie. Ochroniarz banku! Co ty myślisz, że kurwa idziemy na sklep z cukierkami? Odjebało ci Big G? Otwieraj im drzwi. Wyłazić, już! Akcja! Spokojnie. Nie ma kurwa spokojnie, pysku, nie odzywasz się. Wykonujesz tylko polecenia. Wchodzisz do środka, ustawiasz się pod szybą. Jeden fałszywy ruch, pis, kurwa, jesteś rozjebany, rozumiesz to? Kurwa, jeszcze zakładnie... Pytam, czy rozumiesz to? Jasne, kurwa. Powiedziałem, zamknij ryj, stać pod szybą. Czy damy przedstawienie? Tak jest, dobieraj się do sejfu. Mamy pół godziny, sprawdź ile mamy czasu. Dobra, otwieram go. Włączam system. Zna się na tym? Mam wszystkiego, mam informatyka, poznałem wpierw chłopa. Jest netrunnerem. MyClick na netrunner. Z południowej Norwegii. Zabieraj się, masz 30 minut na systemy obejście i wpakowanie całej gotówki do torby. Jak będzie wszystko gotowe, dawaj znaka. Spokój. Maleńki stanie ze mną, mocuj się, piluj po prawej, zakonnica, ruchy. Dobra, trzymaj go, tak. Przytrój się do niego, jasne. Tylko żeby ci ręka się nie ruszała, proszę. Spokojnie. Pod ścianę powiedziałem, kurwa, długowłosy pierdzony Wiśniewski. Mogę zadać niedosłowne pytanie?
Długowłosy, pierdolasz posiane! Ruchy, kurwo! Posiane! Pod szybę! Czekaj. Co? O Jezus! Powiedziałem pod szybę. Tak, pod szybą jestem. A pod jaką? I co jest grane? Nie wiem. Co? Informatyk, nie wiem. Spokój. Ja się tym zajmę. Ja się na tym nie znam. Co jest grane? Trzymaj ich, masz mnie na środku szyby, kurwa, rozumiesz to? Pod szybą macie być, ściana szyby, tak jest! Bliziutko, nie wychylasz się! Piluj ich! Specjalistyczny nowoczesny system! Zostaw to! Mike, musisz mi pomóc! Wyślij mi dane! Coś tu piszczy, kurwa, nie wiem o co chodzi! Tak, podpinam cię do telefonu! Ile mamy czasu, małpa? Ile ci zajmie pakowanie całej kasy? 10 minut, mamy 10 minut! Z tym już dostałem informację, wyłączyłem kamery! Słyszę już radiowoz. Dobra, poradzę sobie. 10 minut. Kurwa, mamy 10 minut, ja pierdolę. Nie ruszać się, spokojnie. Tylko na nic nie zróbcie, proszę. Proszę, spokojnie. Już się nie spłacił, kurwa, z niebawcem. Spokojnie. Cicho, nie odzywasz się, kurwa. Nie gadajcie, kurwa. Dalej o drzwi. Zakonnicy zajmie się negocjacjami. Dobra. Połączymy się z nimi telefonicznie. Nikt się nie rusza i nikt się, kurwa, nie odzywa, to jest napad. Te shadery przyniosą mi szczęście, te shadery mi dadzą te pieniądze dzisiaj. Tak jest, wyjdziemy z tego banku bez szwanku, rozumiesz to? Zgarniemy kasę, a o poranku będziemy rozpierać tą kasę w burdelu. Kumasz, kupię sobie wóz, ułożę sobie nowe życie. Psy nie mają szans z nami, kumacie. Zakonnicy, pamiętasz drogę ucieczki? Pamiętam, chyba. Kurwa, co to ma być znaczyć chyba? Pamiętaj, jak spierdolisz tą akcję, to będzie nasza ostatnia wspólna akcja. Zapamiętaj sobie to. Dobra. Bądź pewny, jaka jest trasa. Nie ruszasz się, Rudy, rozumiesz? Nie podchodźmy o zakładniku, rozumiecie to? Mam 4 zakładników, na mnie jest ochroniarz. Nikt nie podchodzi, tylko kurwa ten gościu od kurwa negocjacji. Rozumiecie? Nie podchodzi na 50 metrów. Co jest, kurwa? Zabij mordę, kurwa! Złoty sikor, złoty łańcuch. Garnuch wali ochroniarza w banku. 5 złotych. Ej, będą strzelać, kurwa, zaraz o nas. Nie będą strzelać, mam zakładników. Jak słucham? Showtime zaczął się 15-13 minut. Piluj, ma są, wszystko jest? Dziewczyny czekają? Tak. Powodzenia. Ten napad wam się nie uda. Spokój. Cisza. Dawaj negocjatora, nie mamy czasu, wychodzimy stąd zaraz. Negocjatora. Uspokój się, grubciu. Słuchaj, zakonnica, jak zdążymy szybko wynieść tą kasę, spierdalamy, jak nie będzie negocjacji, wyjebane w to mam. Szybko biegamy, spierdalamy. Rozmawiałem z moją mamą, że dzisiaj przyjadę na jej urodziny. Obiecałem. Przyjedziesz na urodziny, jak będziesz współpracował i nie wkurwiał nas, kumasz, gruby? Rozumiem. Aleś sobie wybrał dzisiaj zmianę. najgorszą. Zastawiam kolegę Lesera, który poszedł chlać. Widzisz, przez czyjeś nałogi dzisiaj będziesz cierpiał. Prosimy tutaj negocjatora. Halo! Dawajcie im tylko numeru telefonu, bo nas namierzą potem te kurwy policyjne. Zastrzeżonego będziemy się łączyć. Mamy karty z PlayStations. Kryte karty od mojego Netrunnera. Zjeżdżałem się kolejne posiłki. Jak ta małpa? Dobrze ci idzie? Kurwa macie. Pingwin, dobrze ci idzie? Ile czasu jeszcze, Pingwin? No nie wiem, zostało mi tu połowę banknotów. Pierdolony ochroniarz z Juventusu. Albo z jakiejś kurwa jebanej kobry. Ty myślałeś, że nas zatrzymasz kurwa pałką? Juventus pierdolony. Wolę Milan. Manchester jest blue. Cicho, nie odzywać się. Liverpool. Radek, koniecznie odjebcie zakładnika, gdy żądanie nie będą się zgadzać. 5 złotych. Cześć, Garnusz. Zjeżdżają się policja, zjeżdża się cały oddział. Życzę wam, żeby napaść z całego hrabstwa Michigan. Nawet chyba wzywają zacząć oddziały z Nevady. No, może być ciężko. Pamiętaj, żeby w negocjacjach być twardy. Nie ustępuj na nic. Chcemy wolny odjazd, brak helikoptera i 200 tysięcy, kurwa, albo 100 tysięcy, albo 50. Negocjuj tak, żeby będziesz... 500. 500? Panowie, pamiętajcie, musisz się mieć z czego schodzić. Co się wymącza? Utkaj mordę, gruby! Zaproponuj 500. Nic nie mówię. I schodzimy z góry. Zastartujemy od 500, później zejdziemy do 100, będzie git. Za 2 zakładników, po 50 do jednego. A za 2 wolny odjazd, bardzo kolczatek. Helikoptery tak użyją, kurwy. Jebane, pół. Idzie chyba negocjator. Rozstawili jakiś pierdolony namiot, kurwa. Co to jest, biwak? Policyjny biwak? O nie, pogrywają z nami, będą chcieli negocjować i trzymać ten czas. Rozkładają barykady i kolczatki. Panowie, będzie z tego ciężko będzie z tego wyjść. Widzę barykady po prawej i po lewej. My wyszli z tego
Ale zapłacą za nas, prawda? Nie wiadomo, czy za ciebie zapłacą. Kiedy to się skończy? Za ciebie nie bym mieli nie płacić. Pyszne pomarańcze. Który to mówi, że miasto jest popierdolone? To się na wieś przeprowadź, kurwa! To ten ochroniarz, to ochroniarz mówił. Podściany, wyrównać szyk, wyrównać szyk! Proszę cię, nie zostawię. Co ty pierdolisz, kurwa? Spokojnie, spokojnie. Ten ochroniarz jest jakiś pojebany. O Jezus! Chcemy gadać z negocjatorem, wychodzimy za 5 minut, nie interesuje mnie to. Nie ustawiajcie kolczotek, bo odpierdolimy kogoś. Szanujcie życie zakładników. Odpierdolę Ricky Martina, odpierdalam go w tym momencie. Jeśli zgodzicie się na żądania. Nie. Słyszycie mnie? Odpierdalam Ricky Martina z 2 minuty. Chcę gadać z policjantem, go dowodzącym. Ty, oni nam furę zamknęli. Co ty pierdolisz? Musisz być twardy, kurwa, zakonnica. Furę nam zamknięli. Nie, to tworzą, kurwa, mam zakładników. Chcemy gadać, kurwa, z facetem od negocjacji. Kurwa, tekstury wypierdala banku, nie widzę, co jest grane. Ratunku. Zatkaj się. Zamknij pysk. Chłopie, co ty odpierdalasz? Powiedziałem ci, siedzisz cicho. Jeszcze jedno słowo ci odpalam, rozumiesz? Wariacie? Kurwa, w Juracie? Na Cakari macie? Departament policji z tej strony. Mam zakładników! Będziemy negocjować. Nie róbcie żadnych numerów, mam 4 zakładników! Odpierdolę, jak będziecie nie współpracować, komandzie, jak nie będziecie dogrywać akcji! Jak mamy się z wami skontaktować? 5 zakładników mamy! Dawaj numer telefonu! Zakonnica, zapisuj. Dawaj numer telefonu, powiedziałem! I nie podgrywaj tutaj, nie podchodź za blisko! Dyktuj numer telefonu! 804-709. 804. Wolniej! 709. 804-709, zapisuj. Będziemy zaraz dzwonić, nie róbcie numerów, zaraz chcemy wychodzić. Chcemy szybkich negocjacji. 804. Każde zwlekanie czasu to jeden dojebany zakładnik. Nic się nikomu nie stanie, spokojnie panowie. Nie tyle przekaziamy, cichutko. Tak jest, twardo z nimi zakonnica. Na drodze. Jedzie z nimi Big G. Chcemy wolno stąd odjechać, po prostu chcemy mieć czysty przejazd. Wy w nas nie strzelacie, nic nie robicie, my odjeżdżamy, dopiero wtedy zaczyna się pościg. Właśnie tak, na mają być na 100 metrów oddaleni od nas, nie interesuje mnie to, 100 metrów. Wychodzimy. Czekaj chwilę. Ale to nie ty, który dyktujesz warunki, to tak my robimy na pas. Tak jest, właśnie to mi się podoba, Big G. Dobra, otwieraj to auto, kurwa, wypuszczamy trzech, otwieraj auto. Jak będzie zamknięte, odpierdamy grupcia. Jest! Nie róbcie tego, proszę. Proszę. Zaraz jedę z grupciem, a zacznę od tego! Wypuszczacie nas! Ratunku, pomóż! Dał ci mordę, kurwa! Chcemy wychodzić już! Sercem z wami. Otwórz nam samochód! Chcemy wychodzić! 5 złotych. Róbcie co mówi! Samochód jest zamknięty, nie pogrywaj tak ze mną! Nie pogrywaj tak! Dawaj, podzielmy to! Wychodzi sos! Trzymaj grupcia, zostaw grupcia! Grupcia zostaje z nami! Kurwa, nie mogę. Dobrze, ale była umowa. Była umowa, że otwiera się od razu. I go nie zamyka się, jeżeli ktoś go zamknie. Kurwa, tu się mi wypierdala, to nie mogę go złapać za te grube karczysko. Kurwa, masz gruby kark, że cię nie mogę złapać. Chodź tu! Słuchaj, będzie wszystko okej. Pojedziesz z nami na wycieczkę. Rozumiesz? Pojedziesz z nami na wycieczkę. Żadne kurwa wyskakiwa. Nie strugaj mi tu kurwa herosa, bohatera Batmana. Jedziesz kurwa z nami, rozumiesz? O kurwa i panowie, słod jest tam. Chuj z tym słotem, dlatego bierzemy grupcia. A będzie tam Mike? Brawo. Jaki kurwa Mike? Będzie Mike. Ten co negocjuje. Wszystko będzie. Kiedyś dawno temu mieliśmy taką upojną noc i wtedy on zniknął. Od tamtej pory go nie widziałem. Co ty pierdolisz, człowieku? Poznaję ten zapach. Ten zapach poznam wszędzie. To na pewno on. Jaki Mike? Będę cię trzymał wcześniej? Nacje. Pierdolę. A więc wychodzimy. Czekaj zakonnica, czekaj chwilę. Chodź tutaj do mnie na chwilę jeszcze. Jebany pingwin, ogarnia to szybko. Otworzył nam samochód? Ja otworzył. Będziemy powoli wychodzić, panowie. Ustawiać się obok samochodu, robicie tarczę. Robicie tarczę, wychodzimy za auto, wychodzimy, zakonnica. Nie zbliżajcie się! Dlaczego garnuchy mają płaskie nosy, żeby im się lepiej skałużyło? Mamy zakładników. 5 złotych. Nie zbliżać się! Jedziesz, kurwa! 100 metrów nam dają. Kolczaczki są na drodze. Okej, wiesz gdzie jechać? Tak, chyba tak. Jedziemy do Truskawy, że jedziemy. Tak. Jedziemy już. Spokojnie. Wiem jak jechać. Helikopter jest. Spierdalamy. Spokojnie. Helikopter to nie problem. Nie celuj do nich, będą otwierać ogień. Jest blisko jeden jeep terenowy. Pamiętajcie, nie strzelajcie do nich. Są blisko 3 radiowozy. I helikopter chyba. Nie widzę go. Uciekniemy, panowie, boję się. Uciekniemy, nie bój się, nie strzelaj w gacie. Nie chcę iść do więzienia.
Spokojnie! Planowałem to na panu dziecka! Uda się na pewno! Mówię, będziemy blisko. Chyba zgubiliśmy helikopter, tak? Ale mi się ręce pocą, ja pierdolę. Źle pojechałeś, kurwa! Dobrze jadę, kurwa! Cicho, bądź, skurde go! Jebany małpiszonie! Trzymaj ich na muszce teraz! Ja pierdolę, wydupca mi do tekstury, co z tym gramy? Źle pojechałem, dobra. To nawróć, a wraca jeszcze, kurwa! Mówiłem ci, kurwa, zaznacz na mapie, ja pierdolę! Chill, papa, jesteśmy. Nie, to jest nie tu, spokojnie. Spokojnie. Mów jak się zatrzymujesz. W prawo i po lewej stronie ten most. Tu, to jest ten most. Tak, stoi tam ciężarówka. Podjedź, no. Mów, kiedy się zatrzymasz. No mów, kurwa, jebany debilu! No to zajebany debil, kurwa! Puszczę się, stoj! Leż! No ja pierdolę! Nie strzelaj! Poczekaj na mnie! Jedź! Spierdalaj do kanału gdzieś, jedź! Nie gonią nas, goni, nie spierdalaj! Spokojnie, kurwa, spokojnie! Mówię, kurwa, masz powiedzieć, kiedy się zatrzymasz! Jebany debilu! Uciekaj! Niespokojnie, tu nie ma ucieczki! Jedź prosto, jedź już prosto! Nie, ja pierdolę! Jedź! Co ty robisz? Spokojnie uciekliśmy, chyba. Nie uciekliśmy, do nas szukać, nie rozumiesz tego? Tu jadą psy, czemu ty się wracasz? Lepiej się schowajmy gdzieś, jedź w lewo. Kurwa mać, ty się wracasz, co ty robisz? Ja pierdolę, chowaj się za murek jakiś czy coś. Schowaj się, kurwa! Ja pierdolę do krzaków. Życzę udanego napadu, nie spierdol tego ruchu. Spierdalam stąd. Wpierał, pozdrawiam cię oraz czaty. 50 zł. Co to odpierdalasz? Co to odpierdalasz, jełopie? Przecież uciekliśmy. Chujeliśmy i mogliśmy stracić, kurwa, wszystko. Dobra, nieważne, udało się, tak? Udało się. Ja cię kręca. Powiedziałem ci, masz powiedzieć, kiedy się zatrzymujesz. Wywróciłeś mnie drzwiami, pies mógł mnie odpierdolić. Ty masz, kurwa, rozum? Czemu się nie komunikujesz, jebany ćpunie? Kurwa, Maciej, zestresowałem się. Ale miałeś powiedzieć, kurwa! Ale mówiłem, że wysiadamy. No nic, ważne, że wyszło. Wyszło. Chyba czysto. Musieliśmy tu jeszcze chwilę. Ile jest kasy? Małpę goją? Tak. A czy on wsiadł do Dankala? Nie, na co on wsiadł? Na co? Nie, poczekajmy tu, ja się nie wybieram. Jest to 41 koła. Zajebiście, inkasuję to wszystko. Właśnie tak. 40 koła. No i zarobione, bracie. Posiedźmy tu chwilę, niech kurz upadnie. Oh yeah, wiedziałem, że nam się uda. Wiedziałem. Musimy opanować to właśnie parkowanie przy takich miejscach. Musimy mówić. Chłopaki, teraz wysiadajcie. To naprawdę dużo daje. Stary, tak mi wyjebałeś drzwiami, że myślałem, że nie wstanę. Pies już do mnie celował, ale byłem bezbronny. Jakby mi dał uciec. Ja chciałem zostawić te wejście, jak się zjeżdżało, nie? Autem. Tak? Dobrze wyszło, no to wiesz, mogę wcześniej wyhamować, kurwa. Ja pierdol się strachu najadłem. Ja mam schizję, 48 lat i od 4 dni nie palę szlugów. Musisz to skumać. No dobrze było. Zamówiłem taryfę tutaj, nie będę ryzykował. Za dużo już się wycierpiałem i kurwa wyszalałem dzisiaj. Nerwice wpadnę. Zamówiłem taksy, steroryzują taksówkarza, podwiezie nas pod kurwa chatę. Przebierzemy się u mnie. Zaczę się u Ediego. Ale jak zarobię taki szmal, to może coś wynajmę. Teraz będzie taksa. Chodź może do krzaków. Nie no, spokojnie. Albo w sumie masz rację. Nie chcę trafić do kicia. Helikopter na górze. No właśnie widzę. Szuka. Stopy mi wystają, kurwa. Ale chyba na stóp nie zobaczy za krzaków helikopter, co? Nie zobaczy na pewno. Siemano. Siema, zapraszam. Na Weber Street. Tu ci zaznaczam w telefonie, patrz, widzisz? Kojarzysz to miejsce? Prawie tam mieszkałem kiedyś, kurwa. Dawaj gazu. Co tam, co robisz się w takiej okolicy? Łowimy ryby przy stanie Michigan. Jesteśmy rybakami, patrzę na ryb. I biorą co? Biorą, cały czas. Zapalisz się coś? Pewnie, że tak, grubego suma. Kurwa, ale się psiarnie tutaj kręci wokół, ja pierdolę. W tej okolicy mówisz, się kręci psiarnie? Dobrze. Proszę. Zaraz będziemy. Dzięki. Księdzu? No, Abrahamę. No? Siema, wojaś. Jak nie uciekniesz od razu, to nie uciekniesz w ogóle psiarnie, tak mi się wydaje. Powiedziałbym szybko do chaty i trzeba małpie pomóc. A teraz jak mu pomożemy? No, jak tu małpę teraz odbić? Wiesz, goście, którzy robili napad, odbijałem teraz chłopa, to wiecie, no to jest ciężka sprawa.